Wszyscy opłakiwaliśmy kiedyś stocznię, która wzięła i upadła. Jednakże patrząc na współczesną sytuację w Europie, wszystkie duże stocznie w zasadzie upadły. Natomiast udało się doprowadzić do sytuacji, że na terenie postoczniowym nie marzy się już o sprzedaniu tego terenu dużym playerom, tylko zrobienie Szczecińskiego Parku Przemysłowego, na którym chcemy, żeby były ulokowane właśnie firmy związane z tą produkcją. A widać, że coraz więcej zleceń. Klaster też przyłożył do tego rękę, dość dużo stali, prawie 6 tysięcy ton przyszło do Szczecina. Firmy przerabiają na sekcje okrętowe, na duże konstrukcje. To jest później wysyłane pontonami do naszych zleceniodawców, oni składają stateczki. Jeżeli się szybko unormuje sytuacja na terenie postoczniowym, że firmy będą miały stabilność, bo na razie nie mają stabilności, mają nawet dopuszczalne wymówienia w ciągu 3-4 miesięcy umów, więc oni stoją i czekają, nie mogą nawet inwestować, nie mogą poważnie rozwijać produkcji ani zwiększać zatrudnienia. Ale widać, że to jest na dobrej drodze. Traktujemy jedną rzecz, wszyscy. Klaster co robi? Przede wszystkim integracja, jeszcze raz integracja, współpraca i to zaczyna mieć efekty.